Salve, Templariuszy. Gdybym miał wymienić największy plus Assassin's Creed 3, to byłaby nim właśnie ta postać. Pierwszy mistrz Templariuszy rytu kolonialnego, a także pierwszy znany nam przodek Desmonda Milesa, który okazał się być nie asasynem, a właśnie Templariuszem. Zwał się on Hypham Kenway, a oto jego historia. Urodzony 4 grudnia 1725 roku w Londynie, Hypham od dzieciństwa był szkolony na asasyna przez swego ojca, byłego pirata i obecnego asasyna, Edwarda Kenwaya. Młodzieniec wiódł dostatnie życie wraz z ojcem, matką Tessą, starszą siostrą Jennifer Scott oraz służącymi. Gdy pod czujnym okiem ojca Hypham uczył się szermierki oraz wspinaczki, tak stary pan Failing nauczył odosobnionego chłopca wiedzy uczonej w szkole. Młodemu Kenwayowi zakazano rozmawiać z sąsiadującymi dziećmi, ale udało mu się raz złamać tą zasadę. W wieku około 8 lat udało mu się ukradkiem przez szparę w drzwiach rozmówić z dzieckiem w jego wieku. Chłopak miał na imię Thomas Barrett. Thomas zapytał Hyphama, czy pogłoski mówiące, że jego ojciec był piratem, są prawdą. Nagle rozmowę przerwał im ojciec Thomasa. Wtedy też młody Hypham uznał, że z jego rodziną jest coś nie tak. Późniejszymi czasy chłopak kręcił się obok szpary w drzwiach, jednak Thomasa tam więcej razy nie spotkał. 4 grudnia 1733 roku rodzina Kenwayów wraz z Reginaldem Birchem udała się do Teatru Royal na przedstawienie o nazwie Opera Żebracza. Po przedstawieniu udali się do pijalni czekolady White's Chocolate House. Hyphamowi bardzo posmakował podawany tam napój. Gdy wracali, zostali zaatakowani przez bandytę, który ukradł też się naszyjnik. Reginald chciał wymierzyć sprawiedliwość i zabić przestępcę. Jego zapędy zahamował Edward. Po powrocie do domu, gdy ojciec wraz z synem zostali sam na sam, Edward zapytał Hyphama, czy powinien dać złodziejowi odejść. Chłopak odpowiedział, że wpierw chciał go ukarać w akcie zemsty, jednak po chwili namysłu chciał go ułaskawić. Ojciec pochwalił Hyphama i w prezencie dał mu krótki stalowy miecz. Dni mijały, a Hypham rósł i dalej się szkolił. Między treningami Edward mówił synowi, by zaczął myśleć samodzielnie oraz zaczął kwestionować zdania innych ludzi. W międzyczasie częstym gościem posiadłości Kenwayów był Reginald, który ubiegał się o rękę Jennifer. Ta jednak go nie chciała. Pewnego dnia Reginald, będąc w posiadłości, spotkał Hyphama. Zaczął go wypytywać o jego treningi oraz miejsce, gdzie został ukryty dziennik jego ojca. Młody chłopiec, ufając Reginaldowi, powiedział mu, a mężczyzna odszedł od chłopaka. Przechodząc obok gabinetu ojca, usłyszał jego kłótnię wraz z Birchem. Gdy ten ostatni wychodził, powiedział chłopakowi, że chciał ostrzec jego ojca. W nocy 3 grudnia 1735 roku Hypham zauważył migające światło z miejsca, gdzie rozmawiał dawno temu z Thomasem. Podszedł do otworu w drzwiach, a tam ujrzał tylko trupło Thomasa. W tym samym czasie do posiadłości Kenwayów wkradło się 5 najemników. Edward zabił jednego z napastników, jednak drugi pchnął go prosto w pierś. Hypham zauważył, jak trzeci napastnik idzie w kierunku jego matki. Ten dobył szpady zabitego przez ojca bandyty i wbił prosto w oko napastnikowi. Po tym Kenway został przewrócony przez zabójcę ojca. Gdy już miał zostać zabity, uratował go przybywający z odsieczą Reginald. Jednak w całym tym zamieszaniu dwójka pozostałych przy życiu bandytów porwała Jennifer i podpaliła dom. Kilka dni później odbył się pogrzeb starszego Kenwaya. Podczas pogrzebu do chłopaka podszedł Reginald z jego mieczem. Opowiedział chłopcu, że go wydobył z gruzów spalonego domu. Dodał także, że jest rycerzem zakonu Templariuszy i wyruszy wraz z nim do Europy w poszukiwaniu jego siostry. Hypham przyjął to z entuzjazmem, jednak chciał zostać ze schorowaną matką. Birch opowiedział mu, że matka się zgodziła na wyjazd oraz uczyniła Reginalda prawnym opiekunem chłopaka. Pod koniec krótko dodał, że jego matka doznała traumy, widząc, jak jej młody syn morduje innego człowieka. Kilka dni później opiekun przedstawił Hyphamowi innego Templariusza, który służył w brytyjskiej armii, Edwardowi Braddockowi. Braddock miał dowodzić poszukiwaniem Jennifer. Ten odkrył, że Digweed, kamerdyner zmarłego Kenwaya, zaginął w dzień jej napadu. W 1740 roku Hypham i Reginald osiedli we Francji, w zakupionym zamku Drew Saint-Belle, a wszystko przez wojnę o sukcesję austriacką. Owy zamek służył za bazę wypadową oraz za miejsce szkolenia Hyphama na rycerza Templariuszy. W 1944 roku przeprowadził 2 zamachy, pierwszy na kupcu z Liverpoolu, a drugi na austriackim księciu. Wtedy też Templariusze uznali, że jest godzien i uznali go Templariuszem, a także ich zabójcą. 3 lata później zabił hiszpańskiego zdrajcę Templariuszy, Juana Wedomira. Przy jego trupie odnalazł dziennik, w którym były zakodowane zapiski o prawdopodobnym miejscu świątyni pierwszej cywilizacji. W późniejszym czasie Hypham spotkał się wraz ze swoim mentorem. Ten mu przekazał smutną wiadomość. Jego matka zmarła. Hypham udał się do Londynu na pogrzeb. W trakcie podróży przeczytał swój dziennik. Wtedy też zdał sobie sprawę, że jeden ze służących
miała romans z Digwedem. Służąca miała na imię Betty. Gdy dotarł na pogrzeb matki, zauważył też tam Betty. Po zakończeniu ceremonii udał się za byłą służącą do obecnego miejsca jej pracy. Wypytał ją o Digweda. Jednak ta twierdziła, że dawno go nie widziała. Wspomniała tylko, że Digwed był szantażowany przez pewnego mężczyznę. Haifam, nie dowierzając jej, skradł list, który miała dostać. Dzięki niemu dowiedział się, że Digwed może przebywać w Schwarzwaldzie. Kenway oraz Birch udali się do Niemczech, a dwa tygodnie później dotarli na miejsce. Udali się do pewnego sklepikarza z zamiarem wypytania o poszukiwanego przez nich mężczyznę. Jednak sklepikarz nie był skory do rozmów. Haifam złapał jego syna i przyłożył mu do gardła swój miecz. Zagroził, że jeśli nie zdradzi mu miejsca pobytu Digweda, to zabije jego syna. Początkowo sklepikarz nie chciał mówić, jednak gdy Haifam przyłożył ostrze bliżej do szyi jego syna, ten z obawy o życie chłopaka powiedział im o miejscu przebywania mężczyzny, a także tego, że dwójka brytyjskich żołnierzy szantażowała go i wcześniej wypytywali o miejsce pobytu Digweda. Haifam wypuścił chłopaka i wraz z mistrzem ruszył w stronę pobytu poszukiwanego. W czasie krótkiej podróży Bilge zapytał swego ucznia, czy byłby zdolny zabić tego chłopaka. Haifam oznajmił, że jeśli sklepikarz nie chciałby współpracować, to zrobiłby to. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że do chaty wszedł brytyjski żołnierz. Chwilę później wtargnęli do domu, gdzie był torturowany Digwed. Żołnierz zaczął uciekać, a Birch został przy Digwedzie, zaś Haifam ruszył za ucieknierem. Gdy templariusz dogonił go w lesie, dźgnął go prosto w nerkę. Mężczyzna okazał się jednym z napastników na posiadłość Kenwayów. Mężczyzna szybko się wykrwawił. Przy trupie żołnierza Haifam znalazł papiery, z których było wiadomo, że żołnierz służył pod rozkazami Braddocka w Republice Holenderskiej. Haifam powrócił do swego mentora i poinformował go o tym. Równocześnie Birch powiedział, że Digwed zmarł na wskutek ran od tortur. Młody templariusz wyruszył za śpiczastouchym. Mimo upływu 12 lat rozpoznał go po jego charakterystycznych śpiczastych uszach. Doszło między nimi do walki, którą przerwał oddział żołnierzy Braddocka, ogłuszając obu mężczyzn. Haifam ocknął się będąc na szubienicy razem ze swoim celem. Jednak śpiczastouchy zmarł poprzez uduszenia. Po chwili przybył Braddock i powiedział, że jego kolega ze stryczka nazywał się Tom Smith i był dezerterem. A żołnierze przez przypadek wzięli Haifama za drugiego dezertera, z którym uciekł Smith. Kenway poprosił Edwarda o udzielenie śledztwa wśród ludzi, którymi dowodził. Ten się zgodził pod warunkiem, że będzie mu służył podczas walk z Francuzami. Podczas służby pod rozkazami Braddocka, Haifam był świadkiem okrucieństw ze strony brytyjskich żołnierzy, takich jak zabijanie całych rodzin bez oszczędzania choćby niemowląt i kobiet. Największym okrutnikiem, który dokonywał tych czynów, był Cat Slater. Wtedy też Haifam uznał, że Braddock już nie służy wobec zasad zakonu, tylko wobec własnych pobudek. Równocześnie Kenway zaprzyjaźnił się z żołnierzem, Jimem Holdenem. Namówił go, by odszedł z armii brytyjskiej, by mógł mu służyć jako woźnica. W roku 1753 Haifam miał za zadanie porwania z Korsyki Lucio Albertini. Podczas wykonywania misji został on zaatakowany przez brytyjskiego asasyna o imieniu Miko. W trakcie walki Haifam stracił swój miecz, który podarował mu ojciec. Podczas późniejszej szamotaniny Kenway zabrał ukryte ostrze, które posiadał Miko. Następnego dnia templariusz przyprowadził Lucio do swojego mistrza. Reginald potrzebował go, by szantażować jego matkę Monikę, która nie chciała odkodować dziennika Wedomira. W 1754 roku Reginald i Haifam spotkali się w Londynie w operze. Mistrz powierzył mu nowe zadanie. Kenway miał zabrać artefakt prekursorów, który miał przebywający na terenie opery Miko. Haifam wykonał swoje zadanie, mordując Miko, a następnie spotkał się z resztą zakonu w ich siedzibie. Gdy przybył na miejsce, dowiedział się, że dostał nowe zadanie. Ma wyruszyć w podróż do 13 kolonii i odszukać świątynię tych, którzy byli przed nami, oraz założyć tam nową siedzibę templariuszy. Tym samym Haifam stał się wielkim mistrzem. Parę dni później Kenway wyruszył w długą podróż na statku Providence. W trakcie tejże podróży zostali zaatakowani przez statek asasynów o nazwie Aguila. Kapitan statku kazał Haifamowi schować się pod pokład z obaw o jego bezpieczeństwo, a także brak przydatności podczas obrony statku. Pod pokładem czekał na niego Louis Mills, którego wcześniej poznał. Chłopak był asasynem i to on, za pomocą wyrzuconych beczek po drodze, zwabił on statek, który ich atakował. Wywiązała się między nimi walka, którą z łatwością templariusz wygrał. Po walce udał się na pokład i poinformował kapitana o całym incydencie. Postanowił także pomóc i zasugerował, że jeśli wpłyną prosto w sztorm, może uda im się uciec przed napastnikiem. Plan templariusza wypalił. Statek wroga pochłonął sztorm, a załodze Providence udało się ujść z życiem. 72 dnia podróż zakończyła się w Bostonie. Haifama powitał młody mężczyzna, Charles Lee. Poinformował go, że będzie mu asystował i odprowadzi do jego kwatery w tawernie o nazwie Green Dragon. W trakcie krótkiej wycieczki Haifam poznał Benjamina Franklina.
Po dotarciu na miejsce Charles przedstawił Highfamowi tutejszego templariusza, Williama Johnsona. Templariusz powiedział, że jego prace zostały skradzione przez najemników. W ich odzyskaniu ma pomóc im jego asystent, a także templariusz, Thomas Hickey. Po dotarciu i zapoznaniu się z Thomasem, odzyskali notatki i pracę Johnsona. Po dostarczeniu notatek, William stwierdził, że potrzebuje czasu, by skończyć swoje badania. W międzyczasie, Highfam wraz z Charlesem odnaleźli dwójkę innych templariuszy, którzy przebywali na ziemiach kolonii. Benjamina Churcha i Johna Pitkerna. Gdy chciał zabrać ze sobą tego drugiego, napotkał swojego starego znajomego, Edwarda Braddocka. Ten nie chciał wydać Pitkerna, co Kenway i Lee musieli zrobić siłą. Po oswobodzeniu Johna, powrócili do tawerny. Gdy Johnson skończył swoją pracę, przedstawił ją swoim wspólnikom. Powiedział też, że muszą zdobyć zaufanie plemienia Mohawk, gdyż świątynia znajduje się w bliżej nieokreślonym miejscu na ich terenie. Kenway zaplanował uwolnić członków plemienia Mohawk, przetrzymywanych w forcie Southgate. Plan polegał na przebraniu się za brytyjskich żołnierzy, którzy byli w konwoju, który miał dostarczyć kolejnych członków plemienia do fortu. Po tym mieli dostać się do fortu i uwolnić lud Mohawk. Po wdrożeniu planów w życie, Highfam usiadł na miejscu woźnicy i próbował, z marnym skutkiem, zaprzyjaźnić się z jedną z członkiń plemienia Mohawk. Po dotarciu do fortu i uwolnieniu ludu doszło do starcia, które wygrali i Indianie, i Templariusze. 6 miesięcy później, w okolicy Lexington, Highfam odnalazł kobietę, z którą próbował rozmówić się podczas jazdy powozem. Przedstawiła mu się jako Zio i oznajmiła mu, że zna angielski. Templariusz poprosił ją o pomoc i pokazał jej artefakt, który zdobył zabijając Miko. Ta rozpoznała artefakt i powiedziała, że jeśli chce jej pomocy, to on musi jej pomóc zabić człowieka, który jest nazywany przez ludzi Bulldog. Mężczyzna domyślił się, że chodzi o Braddocka. Kilka miesięcy później, Highfam wraz z resztą templariuszy oraz kilkoma wojownikami z różnych plemion zaatakowali jednostkę dowodzoną przez Bulldoga. W trakcie zamieszania Edward chciał uciec, jednak jego koń przewrócił się na skutek przewalonego drzewa. Highfam go dogonił i gdy miał wystrzelić w jego stronę, Jerzy Washington postrzelił jego konia. Zwierzę upadło, przygniatając prawą nogę Highfama. Niespodziewanie zjawiła się Zio i rzuciła się na Washingtona, zrzucając go z konia. Gdy Braddock nie miał już żadnego wsparcia, zaczął uciekać. Highfam znowu go dogonił i śmiertelnie zranił, przy czym odchodząc zabrał jego pierścień templariusza. Później Zio zaprowadziła Kenwaya do świątyni. Otwarcie wejścia nie powiodło się. Highfam posiadał nie ten artefakt. Kilka dni później templariusze spotkali się w tawernie, gdzie postanowili, że Charles zasłużył na dołączenie do ich zakonu, a Highfam wygłosił przemowę i wręczył mu pierścień templariuszy. Następnie Highfam wraz z Zio spędzili kilka tygodni razem. Wspólne chwile przerwał im Lee z dwoma ważnymi wiadomościami. Pierwsza dotyczyła odnalezienia jego siostry przez Holdena. Zaś druga wiadomość, która rozłościła Zio, przez co ta kazała wynosić się Highfamowi, to to, że Braddock zmarł na wskutek odniesionych ran, a nie podczas zasadzki. W 1756 roku Highfam wraz z Holdenem udali się do Damaszku. Tam była przetrzymywana Jennifer jako służąca. Przebierając się za eunuchów, udało się im uratować siostrę Kenwaya, jednak Holden został porwany i wywieziony do Egiptu. Gdy dotarli na miejsce, templariusz zabił kapłanów, którzy przeprowadzali operację, by Holden został eunuchem. Jednak operacja już była prawie zakończona. Highfam, Jennifer i będący w szoku Holden uciekli z Egiptu i osiedli w pewnej gospodzie. Podczas pobytu Jim dochodził do siebie, a Jennifer wyjawiła, że to Birch rozkazał najemnikom zaatakować ich domostwo. Cała trójka postanowiła o zmroku przypuścić atak na francuską posiadłość zdrajcy. Mężczyźni zabili wszystkich strażników. Później rodzeństwo ruszyło do biura templariusza, a Holden miał za zadanie uwolnić Lucia oraz Monikę, którzy tam przebywali. Podczas walki Birch złapał Jennifer i przyłożył jej nóż do gardła. Scott nie zamierzała ulec i popchnęła mężczyznę prosto na wystającą z drzwi klingę miecza. Ich ojciec został pomszczony. Po walce rodzeństwo udało się na dół, aby spotkać się z Holdenem i uwolnionymi więźniami. Podarowali im konie i jedzenie na drogę, zaś Highfam podarował Lucio swój miecz. Lucio w akcie zemsty, co templariusz zrobił mu i jego matce przed laty, pchnął go szablą prosto w piersi. Highfam upadł. 6 miesięcy później odbył się pogrzeb. Wpadający w coraz to większą depresję, Holden popełnił samobójstwo po wyzdrowieniu swego przyjaciela, gdyż jego życie po kastracji drastycznie się zmieniło. Highfam po pochówku udał się po raz kolejny do Ameryki. W międzyczasie rodzeństwo korespondowało między sobą, jednak bardzo rzadko. W 1758 roku Highfam powrócił do kolonii, gdzie osiadł już na stałe. Kenway wyruszył do Nowego Jorku, gdzie poznał nowych templariuszy, Jacka Wicksa, Christophera Gista oraz świeżego rekruta, Shea Cormacka, którego mianował na templariuszy.
Chwilę po mianowaniu Shaya, rycerza zakonu, rozmówił się z nim. Shay opowiedział mistrzowi o planach asasynów, a także o ich mentorze Achillesie Davenporcie. W tym samym roku James Cook zdobył informację o miejscu pobytu Adewale. Haifam oraz Shay wyruszyli w pościg za asasynem. Do starcia doszło na morzu. Statek Adewale był w opłakanym stanie i ten postanowił wraz z załogą uciec na ląd. Tam też Haifam stanął do walki z asasynem. Zabójca opowiedział Templariuszowi, że znał jego ojca i wstydziłby się, gdyby zobaczył, kim stał się jego ukochany syn. Walkę przerwał Cormac, który od tyłu zabił Adewale. Około rok później, mistrz wraz z Shayem oraz Jackiem udali się do Nowego Jorku, by odnaleźć i zabić asasynkę, Hope Jensen, która przewodziła gangą w tamtejszym mieście. Gdy udało się im ustalić, gdzie przebywa Jensen, Kenway i Cormac wraz z podległymi im żołnierzami brytyjskimi przypuścili atak na jej domostwo. Asasynka zmarła zabita przez Cormaca. Roku 1760. Shay oraz Haifam spotkali się, gdyż ten pierwszy miał ważne informacje do przekazania. Dowiedział się, że Achilles oraz jeden z jego asasynów, Liam, udali się do Arktyki, gdzie był jeden z artefaktów tych, którzy byli przed nami. Po dotarciu na miejsce doszło do sprzeczki między Achillesem oraz Liamem, w wyniku czego artefakt został strącony, a miejsce nawiedziło trzęsienie ziemi. Zabójcy rozdzielili się, a Haifam ruszył za mentorem. Gdy dotarli do brzegu, zaczęli walkę, którą wygrał Templariusz i już chciał zadać ostateczny cios. Przed wykonaniem wyroku powstrzymał go Shay, argumentując, że Achilles bez swoich uczniów nie stanowi zagrożenia. Haifam zgodził się z nim, jednak jako przestrogę postrzelił asasyna w nogę. Templariusze postanowili powrócić do Ameryki, a podczas powrotu Haifam dał Shayowi nowe zadanie. Miał on odszukać puzdro prekursorów. Gdy Haifam powrócił do kolonii, postanowił doszczętnie oczyścić nowy świat z asasynów. Czystka zakończyła się walką w posiadłości Davenporta w 1763 roku. W latach 70. Haifam przebywał w Bostonie, w którym miejscowa ludność sprzeciwiała się wobec podatków, które nałożył król. Templariusz uznał to za dobry moment do buntu przeciw Brytyjczykom i by Templariusze przejęli władzę w całych koloniach. Kenway kazał swojemu agentowi wejść na dach i strzelić w ludność, jednak jego człowiek zginął z ręki młodego chłopaka. W tym samym momencie Charles Lee wystrzelił w powietrze z pistoletu, co spowodowało masakrę w wykonaniu Brytyjczyków, zaś Haifam kazał żołnierzowi strzelić w stronę zabójcy jego agenta. Gdy wszyscy żołnierze w Bostonie byli zajęci poszukiwaniem fałszywego sprawcy, Templariusze uciekli. W 1974 roku Haifam spotkał się z resztą Templariuszy. Lee wyjawił na spotkaniu, że Zio zmarła 14 lat temu podczas ataku Jerzego Waszyngtona i jego ludzi na jej wioskę. Kontynuując, powiedział, że przybywali tam wcześniej, gdyż chcieli porozmawiać ze starszyzną wioski. A po drodze spotkali małego chłopca, któremu zagrozili, jeśli nie wyjawi położenia swojej wioski. Chłopak także poprzysiął odnaleźć Lee. Church dodał od siebie, że rok temu prawdopodobnie spotkał tego samego chłopaka. Doszedł do tego wniosku, ponieważ chłopak szukał Charlesa. W tym czasie wtrącił się William Johnson, mówiąc, że widział chłopca podczas herbatki bostońskiej. Lecz wtedy był odziany w szaty asasyna. Wspólnie doszli do wniosku, że to on zabił agenta podczas masakry w Bostonie. Dwa lata później Templariusze postanowili zabić Waszyngtona. Zamach miał wykonać Hickey, który trafił do więzienia, ale Templariuszom udało się go z niego wyciągnąć. Gdy jeszcze przebywali w więzieniu, Haifam zauważył tam swego syna. Rozpoznał go po rysach twarzy, co utwierdziło go w przekonaniu, że jest jego ojcem. 28 czerwca tego samego roku nastał dzień sądu. Na szubienicę zmierzał Connor, prowadzony przez Hickeya. Gdy nałożono mu pętlę na szyję i zapadnia pod nim się zapadła, Haifama dopadły wyrzuty sumienia i chcąc ratować syna, rzucił nożem, który przeciął węzeł na szubienicy. Haifam uciekł z miejsca, jednak nie wspominał o tym incydencie reszcie Templariuszy. Później Hickey zmarł, zabity przez Connora. Dwa lata później Haifam poszukiwał zdrajcy Benjamina Churcha, który opuścił zakon. Udał się do opuszczonego kościołu, tam natknął się na swojego syna. Connor wyjawił mu, że chce zabić Churcha, gdyż ukradł zapasy patriotom. Ojciec i syn postanowili zawrzeć sojusz, by zabić byłego Templariusza. Kilka tygodni później dopadli Benjamina na Karaibach. Ale ich sojusz się nie zakończył, ponieważ oboje uznali, że lojalistów trzeba się pozbyć z kolonii. W Forcie George, z którego Haifam zrobił swoją kwaterę, postanowili przesłuchać brytyjskich żołnierzy, jednak jeden z nich im uciekł. Haifam kazał synowi go dogonić, a sam zaczął przesłuchiwać resztę. Po przesłuchaniu każdego zabił wszystkich. Connor powrócił z uciekinierem. Haifam po przesłuchaniu zbiega zrobił z nim to co z resztą. Nie spodobało się to Connorowi, twierdząc, że nie powinni ich zabijać. Haifam odpowiedział mu, że jeśli by go wypuścili, ten poinformowałby dowództwo o ich planach. Później oboje spotkali się przy Forcie Continental. Tam spotkali się z Waszyngtonem. Gdy Connor i Jerzy rozmawiali, starszy Kenway wymknął się i znalazł list z nakazem ataku na wioskę Connora. Templariusz postanowił się wtrącić między rozmowę obu i pokazał nakaz swemu synowi. Asasyn w złości postanowił zerwać sojusz z obojgiem. Z Jerzym za to, że przyłożył rękę do śmierci jego matki, zaś z Kenwayem błędnie twierdzą, że ten trzymał to w tajemnicy przez lata i wykorzystywał Connora. Gdy Connor odszedł, Templariusz przez chwilę jeszcze przebywał przy Waszyngtonie z chęcią zabicia za śmierć Zio. Jednak się rozmyślił, gdyż uznał, że Connor może mieć rację co do słuszności wyboru Waszyngtona na dowodzącego armią.
16 września 1781 roku asasyni i patrioci przypuścili szturm na Fort George. Przybywając tam Haifam podarował Lee artefakt i kazał mu uciekać. Po ucieczce Charlesa spotkał swego rannego syna. Między ojcem a synem doszło do walki. Tym razem Haifam przegrał. Connor z trudnością wygrał z ojcem, dźgając go w szyję. Haifam przed śmiercią wyjawił, że powinien go już dawno zabić, a także, że jest w jakiś sposób z niego dumny. I tak oto zakończył się żywot pierwszego wielkiego mistrza templariuszy, rytu kolonialnego. A teraz krótko omówimy go sobie. Haifam był szkolony na asasyna, jednak nie potrafił wspinać się na drzewa, jak jego ojciec czy też syn. Prawdopodobnie poznał prawdę o swoim ojcu przed wydarzeniami z gry Assassin's Creed Rogue. Haifam z charakteru był człowiekiem spokojnym i charyzmatycznym. Był także dość zdeterminowany, jeśli chodziło o zemstę za śmierć swego ojca, co udowodnił, grożąc sklepikarzowi, że zabije jego syna, który był dzieckiem. W głębi serca kochał Connora, lecz trudno to było mu okazać. Jeśli cały film wam się spodobał, to wiecie co robić. I pamiętajcie, niech prowadzi nas ojciec zrozumienia.